Cześć, witajcie, z tej strony Hubert. Kurczę, nagrywam to telefonem, a nie, chyba stabilizacji obrazu, wiecie? Albo mam, ciężko powiedzieć. I co, dzisiaj będziemy... taki zamiar wywożenia z pszenicy, ale żeby wywieźć pszenicę, to jest kilka etapów, bo to jest tak. Teraz może trochę odsunę. O tak, jest kilka etapów, ponieważ tak. Żeby wywieźć pszenicę, od razu sobie podłączę ten 60. Niech mi się ładuje, bo będę musiał nią wyjechać. Czekajcie, podłączę ją. Pyk. Na dwójeczkę, dobra. Bo żeby... Kurde, wywieźć pszenicę, muszę odpalić 60, wyjechać 60. Ale to nie jest tylko to. Muszę wyjechać ładowarką, potem kubotą. I tak, jak wyjadę kubotą, kubotę od razu na bok sobie odstawię. Nie wiem co z tym jeszcze rozrzutnikiem, czy przejdzie mi czy nie. Oczywiście skuterkiem też muszę wyjechać. I żeby tego było mało, to spójrzmy na to. Opryskiwaczem muszę wyjechać. Potem muszę wziąć na ładowarkę na widły glebogzarkę. Później agregat podnotwórczy. Tu jeszcze podrażam starą łyżkę do... No starą, nową łyżkę. Tylko mało tą łyżkę muszę wziąć, wyjechać tą łyżką. Tam jeszcze jest sadzarka. Więc sadzarką też muszę wyjechać. Kolejnym rowerem palet zabrać. I tak, czyli już dostęp do przepy będę miał. Tam jakieś materace, nie ma teraz na przepie, więc to muszę pozdejmować. Spójrzcie. Tutaj jest średnie na milimetry. Ale jeszcze, jak odblokuję dyszel, to muszę wyjechać tak, kołami, kosiarką. Tam z tyłu jest taka rączka biała, to jest glebogzarka. Tam jest jeszcze, o tutaj, leży na palecie. Sorki. Obciążenie do kuboty 160 kg, taki lemierz. Więc jak tym wszystkim odjadę, tym, to dopiero będę mógł wyjechać przyczepą. I chyba przyczepę podczepię sobie do 60, bo sprawdzę czy jest powietrze, czy nie ma powietrza. No jak tym wyjadę już wszystkim, wiecie co, ja chyba wezmę sobie ten rozrzutnik stąd, bo palety z stropianem mamy, no i nam przeszkadza. I chyba ten stropian będę przewoził na miejsce przyczepy. A jak wyjedziemy wszystko pszenicę, to postawimy tu przyczepę. Także 3 minuty musiałem mówić, co trzeba zrobić wcześniej, żeby wywieźć pszenicę. A dla was to tylko 3 minuty mówienia, a dla mnie pół dnia przestawiania. Jutro, znaczy dzisiaj będziemy sypać, ładować, a jutro będziemy wywozić, bo dzisiaj już tam zakład jest zasypany. Cena jest 1200 zł plus tam jakieś z informacji, które tam dziadek gdzieś wydedukował, wyszukał w różnych social mediach, telewizji, nie telewizji, to jest, mają być jakieś tam dopłaty i jeszcze do tego, także cena nie byłaby taka wcale zła. Także ja zabieram się do roboty, no jeszcze chyba pługiem wyjadę, także muszę pół garażu przestawić, żeby po prostu przepał wyjechać. Także co, ja się zabieram do roboty, a wy... A dla was to będzie sekunda, nie? A ja wyjeżdżam wszystkim. Także na razie. No i już jestem, tak jak mówiłem. Ładowarką wyjechaliśmy, skuterem, obciążnikiem, tym co mówiłem. 160 kg waży. Metr 40 chyba ma szerokości. Tutaj fazareczka. Ładowarka stoi. Do tego jeszcze wzięliśmy, wyjechałem glebogzarką, ciągnikiem, łyżką, tak jak wam mówiłem wszystko. Potem zamieniłem sobie jeszcze łyżkę na widły, znaczy no, widły na łyżkę, bo tam mamy żmijkę. Tata mnie rzucił tutaj do łyżki, żmijkę na kolano, do góry sobie podczepiłem, zaraz wam pokażę jak to zrobiłem. A tutaj wyjechaliśmy, tutaj sprzęt pod bok, wziąłem.
Tam postawiłem już 3 palety styropianu. Tutaj we wjazdach jest 4 metry. Mamy do bramy wjazdowej. Nie, tam jest 4 metry. Tutaj jest 4 metry. Jemy troszkę wyżej. To na milimetry przejechałem tym styropianem. Ale stoi jedna paleta, druga. Tutaj trzecia. Tam stoją jeszcze na pszenicy. Tam wysoko. Tutaj mamy jeszcze kilka palet. Także tutaj wjedzie na miejsce przepy, wjadą palety ze styropianem. A przepa już stanie tam na miejscu pszenicy. Joanka umyta, zakonserwowana, sobie stoi, czeka na sezon. Rozrzutnik też stoi umyty, czyściutki. I tam, jak pamiętacie, mieliśmy daszek w tym miejscu. Była taka śnieżyca, że nam zawaliło daszek, plandeka dostała skła, a rozrzutniki są sześciutki, a nie widać będzie. Rozrzutnik umyty, plandeka sobie skła powiesiła na rozrzutniku. I co, mamy tutaj 60-deczkę naszą. Odpaliliśmy, pneumatykę podczepiliśmy, żeby tutaj napompować powietrze. Powiem wam, że ta przyczepa rok czasu trzymała powietrze, było w niej. U Dawida sprawdzaliśmy ostatnio, to powietrza w ogóle nie było w butli, gdzieś tam uszło sobie. U nas było, a się zdziwiłem. Ale już napompowaliśmy i zobaczmy, co tam się dzieje w środku. Pyk, pyk, pyk. O, już się sypie elegancko, trochę się kurzy. Tutaj jeszcze Mika, nie pamiętam, setka, bo to 20. Wydajność 10 ton na godzinę. Przyczepa zasłał 12 ton, także ponad godzinkę będzie się sypało. Może tutaj usypiemy takiego czuba. I nie wiem. Ja to chciałem próbować 60 naszą. Wygramolić się pod tą górę naszą, o tam, i tą bramą wyjechać, bo 60 ma hamulce i tak ma szansę. Jedynka gazopór może by poszło, ale no nie wiem, tata mówi, że chyba nie. Kurde, szkoda, nasza kubota za mała jest i chyba weźmiemy od Dawida kubotę stukonną 94 chyba dokładnie, mówi, czy 6. To ten ciągnik nawet nie czuje tej przyczepy, a 60, no niestety po mokrym ma problem, po szosie idzie, a pod górę to jest dosyć wysoka górka. No i kurczę, no nie wiem, pójdzie, nie pójdzie, ciężko ocenić. Choć, jak to było, nie wiem, lecz się domyślam i będę chciał spróbować, może akurat pójdzie, o dziwo. Będę chciał zaryzykować. Hamulce, pneumatykę mam, także zahamuję z tym, dęba stanie, nie pojedzie, w dół nie zjedzie. Także bym spróbował. A zobaczmy, co tutaj się dzieje. No tak jak mówiłem, jeszcze stoją dwie palety tutaj. I tutaj chyba paleta stoi, nie, tam stoją. Trochę tu ciemno. Ale o, tak tam stoi elegancko. Mogę wam tu włączyć trochę? Mogę, czy nie? Nie mogę. I tutaj zbieramy się do tego. W tym roku jest więcej pszenicy. Mieliśmy. No bo niestety tak, no tak wyszło, no. W dzierżawę doszły pola, a jak mamy dzierżawe pola, to zawsze pierwszy rok przesiewamy to pszenicą. O, jeszcze zaczyna padać deszcz. Pierwszy rok przesiewamy pszenicą. Dopiero potem wchodzimy w krzewy. Jak jest taka dzierżawa, taka podpisana, jak my to podpisujemy, że przez urząd gminy ze wszystkimi pieczątkami. Także wtedy wchodzimy z krzewami. Tak to wygląda. Nagram wam odcinek jeszcze, jak to wszystko wygląda do pełna, będzie sypane. I co? Na razie się żegnam. Jak widzicie, sypiemy. Dużo nie ubyło, tam troszkę górka mała jedna. Oto sobie przesunąłem trochę, nasunąłem zboża. Tak, co mi się chciało, trochę nasunąłem, bo nasypiemy tę przyczepę. I ten, i później sobie ładowarko, to wezmę wszystko, sercem na góry.
Mamy tyle. Teraz podejdę, zobaczę tu. Nie, ja wychodzę. Kurde, zasypało się. Także tak to wygląda. Oświatkę mamy na zmiar, to sprawnie idzie dzisiaj. Wyjąłem szuflę. Także, o, tak jak mówiłem, tam na łańcuszek do góry sobie pociągnąłem ładowarką i podniósł tyle ile mógł. Dociągnąłem do góry sobie do belki. I o, sobie sypiemy. Ja wychodzę. Belka jest, tak? Ja wychodzę. Pokażę wam, jak to znowu wygląda. Kurde. Co sobie wziąłem. I tak to wygląda, o, z dołu. Stoję sobie elegancko. Gdzieś tam sobie stanę. Czasami pchnę boża, żeby była pełna żmijka. I się sypię. Zostałem sam. Ronek chory, Kasper w szkole, Dawid też. Tata coś tam z ręką zrobił. Pojechał teraz zmianę opatrunku do szpitala, więc jestem sam i sam sobie działam. I o, jak to wygląda. Maszyna do sprzedania została, resztę sprzedane, wszystko. Nowy sprzęt, trochę ukurzony, wszystko nówka, elegancko sobie się... fajnie popatrzeć jest. Nie wiem, ten sprzęt jagodowy taki do krzewów, to bardzo ma podobne malowanie, wszystko na czerwono, czerwono niebieski, czerwony szary, bo jeśli chodzi o sprzęt rolniczy, no to ma różne, i zielony widziałem, takie tam wszystkie kolory w sumie są, a z takim ogrodniczym to fajnie, na kolorystyka, elegancko się prezentuje. Zasław też, gdzie wzięliśmy malowanie dodatkowe, zapłaciliśmy, żeby mieć pomarańczową pod kolor kuboty. I ładnie, elegancko wygląda, także nie przedłużam. Ja się z wami żegnam. Albo jeszcze nie, pokażę jego niepewno przepa. Także zobaczę je zaraz. No i przyszedł do nas Bronek, trochę przeziębiony. O, zwychać nawet, jak mówi. Udało nam się trochę wsypać, na pewno trochę zapełnić tą przyczepę. Kurde, jak tu wejść? Jak... zaczę podpięty. Tyleśmy usypali z czubkiem, można powiedzieć. Jutro jedziemy to wysypać, zobaczymy ile będzie ton na niej. Podstawiam, że tam 12700, że tyle może być na niej aktualnie. Około 13 ton ma, ale 12700, tak obstawiam. Zobaczymy, co jutro waga pokaże. Tak wybrane. Byłem tutaj sam, dlatego co mogłem, to żmijka tam stała. Potem sobie przesuwałem w tą stronę, o tak, o. Dlatego tak to wygląda, ale przepa wyjedzie jutro na skup. To w międzyczasie mamy ładowarkę, łyżkę. Podepchnie się wszystko. Tam to, no, do końca to wszystko. I ten, i znowu nasypiemy kolejną przepę. Także obstawiam, że jeszcze jedną. O tak na styk, że wejdzie. Mi się wydaje, może wejść. Może wejść. Lepiej, żeby nie weszło, jak to mówią. I co? Powoli zajarzamy tymi sprzętami. Na dzisiaj zostaje na pewno dworze 60. Bo będę chciał spróbować ją wyciągnąć przyczepę. Wiecie co? Powiem wam, że nawet dobrze idzie. Zaraz tam powkładałem jakieś rzeczy. Muszę odczepić łyżkę od niej, od ładowarki. Widełkami sobie biorę glebogzarkę, chcę sobie może zajechać, widełkami sobie tutaj wjeżdżam pod glebogzarkę tutaj, w to miejsce. I ten, i zawożę ją do garażu, bo wiadomo, co chwilę coś ciapie, to żeby nie stała na deszczu, zaraz będzie korozja,
A ona jest zakonserwowana, także lepiej, żeby to wszystko było pochowane. I postaram się tak, żeby glebuzarka pojechała do garażu, łyżka, widły i co? Będę się nastawić na opryskiwacz jeszcze do garażu z kubotą, bo kubota jest tam dzisiaj niepotrzebna, nie jutro. I jak jeszcze uda się upchać ładowarkę, to ładowarkę, 60 zostaje na dworze, bo jej nie zmieścimy. I to wszystko, także w tym filmie to wszystko. Żegnamy się z tej strony. Hubert i Bronek, ciema. Na razie.